Dzisiaj kolejna bardzo dobra i bardzo ważna informacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Otóż dzisiaj zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Tym razem będzie dotyczył infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych, do stref gospodarczych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku objęcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę stawia na budownictwo drogowe w sposób niewspółmiernie duży do naszych poprzedników. Dość powiedzieć, że w ramach różnych programów, czy to Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy to rezerwy subwencji ogólnej, czy to programu inwestycji strategicznych Polski Ład, przeznaczyliśmy samorządom w ciągu ostatnich niespełna 7 lat ponad 52 miliardy złotych. Oczywiście w głównej mierze inwestycje realizowane przez samorządy poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego to inwestycje poprawiające jakość dróg, które w tej chwili już istnieją, które komunikują do stref mieszkalnych, które komunikują w osiedlach, w małych miejscowościach, również wiejskich. Tak więc ta poprawa jakości dróg codziennego użytku służących do przemieszczania się do szkoły, do ośrodków zdrowia, do ośrodków kultury, do rodziny ulega stałej poprawie. Jest to widoczne i samorządowcy, no ale przede wszystkim polskie społeczeństwo to bardzo mocno docenia. Natomiast w tym naborze skupiamy się na inwestycjach drogowych, które polegają na poszerzeniu potencjału gospodarczego. Dostrzegamy tutaj duże potrzeby. Wiemy, że samorządy, chcąc otwierać nowe tereny pod inwestycje gospodarcze, muszą w odpowiedni sposób te tereny uzbroić. Muszą doprowadzić drogi i wszelkiego rodzaju media, które są potrzebne do tego, aby działalność gospodarcza była w danym miejscu prowadzona. No i właśnie rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wychodzi naprzeciwko tym oczekiwaniom. Chcemy przeznaczyć w ramach dzisiaj ogłoszonego naboru około 3 miliardy złotych i przekazać te środki jednostkom samorządu terytorialnego, które rozbudują sieć dróg docierających do stref gospodarczych bądź komunikujących w strefach gospodarczych. Nabór będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie trwał przez 3 tygodnie. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła złożyć 2 wnioski. Jeden do maksymalnej kwoty 250 milionów złotych, drugi do maksymalnej kwoty 100 milionów złotych. Także możemy się spodziewać bardzo dużych i czasochłonnych inwestycji, ale tak jak powiedziałem, pan premier Mateusz Morawiecki, jeżdżąc po Polsce, rozeznaje potrzeby i stara się odpowiadać na te wyzwania, które przed polskim samorządem, ale przed tymi, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w naszej ojczyźnie, stoją. I taką odpowiedzią jest ogłoszenie kolejnego naboru w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Naboru, który jest poświęcony drogom dojazdowym do stref ekonomicznych albo komunikujących między strefami ekonomicznymi. Zachęcamy samorządowców do tego, aby składali wnioski. Wiemy, że inwestorzy interesują się terenami, które w tej chwili uzbrojone nie są. Po ich uzbrojeniu na pewno je zasiedlą, będą tworzyć miejsca pracy, będą z tego dodatkowe podatki. Polska gospodarka będzie rosła siłę. Ten program też jest elementem odpowiedzi naszej rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19, na to potencjalne spowolnienie gospodarcze, które jest wieszczone przez niektórych ekonomistów i specjalistów od gospodarki. Natomiast my pokazujemy jasno, że środki na inwestycje, również te polskie środki na inwestycje, chcemy sygnować, chcemy je przekazywać, chcemy tworzyć takie programy i takie narzędzia, które będą wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego i będą polegały nie tylko na usprawnieniu komunikacyjnym, ale również na podniesieniu potencjału gospodarczego naszego kraju.